Ciężko pracowaliśmy z całym moim zespołem, z całą moją drużyną w kampanii wyborczej. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy nam zaufali, że poparli moją osobę, poparli kandydatów z mojego komitetu. To dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł przez najbliższe 5 lat po raz kolejny pełnić funkcję burmistrza miasta Chrzanowa i służyć wszystkim Państwu swoją pracą. Takiego wyniku się Pan spodziewał? Ta różnica tam jest na poziomie 20%. Nie miałem jakichś oczekiwań. Bardziej skupiałem się na tym, żeby pomóc jak największej grupie kandydatów do Rady Miejskiej, bo cała ta kadencja, która teraz się kończy, to była trudna współpraca z Radą. Ja nie miałem większości w Radzie. To powodowało, że no sporo energii, sporo tej pary szło w gwizdek, więc myślę, że teraz ta nowa Rada, też koalicja, którą na pewno w niej zbudujemy, pomoże nam w sposób stabilny przeprowadzić gminę przez kolejnych 5 lat, już bez takich wewnętrznych sporów w Radzie. Oczywiście ze swojej strony gwarantuję tą współpracę z każdym klubem, który w Radzie Miejskiej powstanie. Sam startowałem bez żadnego szyldu partyjnego i to dla mnie ma znaczenie. Chcę współpracować ponad podziałami. Łączy nas wszystkich miłość do naszej małej ojczyzny. Chcemy razem zmieniać Chrzanów, uczynić go jeszcze lepszym miejscem do życia. Dużo wielkich wyzwań przed nami, choćby takich jak strefa inwestycyjna przy autostradzie A4, kolejne mieszkania, które chcemy budować, więc liczę na dobrą współpracę z nową Radą i bardzo dziękuję i bardzo się cieszę za to zaufanie, które uzyskałem w tych wyborach. To też chyba jest taki dobry prognostyk na przyszłość, jak się patrzy na te wyniki wyborów, także do Rady, gdzie może Pan być pewien większości, bo ta większość mandatów, jeżeli z koalicją się komitet burmistrza Roberta Ciaszka połączy, jest. Znaczy tak, no my już przed wyborami, można powiedzieć, ze sobą współpracowaliśmy, bo miałem też poparcie Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach na burmistrza. W sumie do 21-osobowej rady wprowadziliśmy 13 radnych. Jest to fajny zespół ludzi, których Państwo wybrali na swoich przedstawicieli. Oprócz tego na pewno będzie jeszcze klub Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie klub wspólnego Chrzanowa, więc w sumie stworzymy tą 21-osobową radę i ze swojej strony, tak jak w ubiegłej kadencji, bo w ubiegłej kadencji dałem chyba przykład temu przez te 5 lat, że dobrze współpracowałem z Radą mimo tych wszystkich trudności. I jeszcze wciąż klaruje się sytuacja, jeżeli chodzi o Radę Powiatu, ale tutaj chyba też wydaje się, że jest szansa, żeby ta współpraca dobrze się układało. Tak, no w Radzie Powiatu wybory, wszystko na to wskazuje, wygrała Koalicja Obywatelska. Drugi wynik zrobi najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość, a trzecia droga. No i tutaj naturalnym koalicjantem są te ugrupowania, które tworzą dzisiaj koalicję rządową w Warszawie, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga. No ja ze swojej strony też jako szef struktur Trzeciej Drogi w Małopolsce Zachodniej na pewno też będę dążył do tego, żeby w powiecie również taka dobra współpraca się zawiązała, bo też ważne jest to, żeby też powiat dobrze współpracował z gminą. Mamy pomysły na wspólne projekty, jak choćby dzienny dom opieki dla osób starszych, więc musimy to robić razem. Mamy wciąż nierozwiązane problemy chodników przy drogach powiatowych, choćby w Balinie czy Luszowicach. Nawet takie drobne rzeczy jak skrzyżowanie przy Lidlu na ulicy Pogorskiej, na drodze powiatowej. Musimy to rozwiązać wspólnie. Jeśli ta współpraca będzie dobrze wyglądała między gminą a powiatem, to na pewno to będzie na korzyść tutaj wszystkich mieszkańców Chrzanowa.